Siema, siema, Tajtori, witajcie w kolejnym odcinku z Piłkarskich Newsów. Ostatnio wiele działo się w piłkarskim świecie, no i dzisiaj podsumujemy sobie te najciekawsze rzeczy. Standardowo, każde 50 łapek w górę pod tym odcinkiem to jeden news więcej w kolejnym, więc oczywiście warto łapkować. No i zostawcie też suba na moim kanale, tutaj wyśle się wam 5 losowych subskrybentów. Jak też chcecie się tutaj pojawić, to wystarczy, że będziecie mnie subskrybować z dzwoneczkiem, więc naprawdę warto. A jak chcecie, żebym przybył wam serducho, to napiszcie mi w komentarzu, kto według was wygra Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, czyli Mundial, jaka reprezentacja będzie najlepsza. Postaram się wtedy przypiąć serducho. Dobra, przechodzimy do pierwszego newsa, no i tutaj niestety taki smutny news na początek, mianowicie Wijnaldum, czyli piłkarz między innymi kiedyś PSG, dzisiaj piłkarz Romy, nie pojedzie na właśnie Mundial. Mistrzostwa Świata w Katarze odpadają dla Wijnalduma. Holender doznał mocnej kontuzji w ostatnich czasach, a dokładniej to w ostatnim meczu, jest to bardzo ciężka kontuzja, no i będzie musiał pauzować przez wiele miesięcy. Holandia na Mundialu będzie grała z Senegalem, Ekwadorem i Katarem, nie jest to najłatwiejsza grupa i na pewno Wijnaldum by im się tam przydał. Podczas jednego z treningów Romy, Holender złamał prawą kość piszczelową, więc no życzymy tutaj dużo zdrówka dla niego i możecie napisać w komentarzu hashtag zdrowie. Następny temat dotyczy Manchesteru United, a dokładniej Barcelony i Manchesteru United, gdyż właśnie drużyna z Anglii nie poddaje się i dalej chce pozyskać De Jonga. Frankie De Jong jest na celowniku trenera Czerwonych Diabłów, który też jest Holendrem, no i miał wcześniej okazję współpracować właśnie z De Jongiem, bardzo go polubił. Oczywiście bardzo polubił jego styl gry, bo De Jong wtedy świetnie grał w Ajaxie, no i chciałby go mieć w swojej drużynie właśnie, w Manchesterze. Jakieś tam szanse są, ale raczej z tego co mi się wydaje, to zostanie on w Barcelonie i ciężko będzie Czerwonym Diabłom wykupić De Jonga. Co prawda pieniędzy mają dużo, ale no, nie wiem, dajcie znać co wy o tym sądzicie, mi się wydaje, że De Jong zostanie w Barcelonie. Propos Barcelony, to może teraz czas na ich największego rywala, czyli Real Madryt, bo z tym klubem ostatnio pożegnał się Casemiro. No i Casemiro na pożegnaniu nie ukrywał, że no jest bardzo związany z tym klubem, rozpłakał się. Był to smutny widok na pewno dla fanów. Brazylijczyk od razu powiedział, że jeszcze kiedyś tutaj wróci i że kocha ten klub. Więc naprawdę fajne pożegnanie Casemiro, zrobił dużo na pewno dla Realu, grał mnóstwo meczy i były te lepsze i gorsze. Ale trzeba przyznać, że był dobrym zawodnikiem i na pewno w Realu będzie go brakować. Tutaj pokażę jeszcze taką ciekawą sytuację, która ostatnio miała miejsce w La Lidze, czyli w hiszpańskiej. Osasuna grała z Cadiz i sędzia w jednym momencie pokazał dwie kartki. W jednej miał czerwoną, a w drugiej żółtą. Oczywiście były one dla dwóch oddzielnych zawodników, ale po prostu tak śmiesznie to wyglądało. No a propos śmiesznych rzeczy, obczajcie na to, jak Saint-Maximin, nie wiem czy dobrze to czytam, Saint-Maximin czy Saint-Maximin, różnie to ludzie czytają, ale ten właśnie francuski zawodnik opluł Wickę, ale nie tak dosłownie, że na nią napluł, tylko po prostu zobaczcie, szedł w jej stronę, Wicka była pewna, że daje koszulkę, już się mega jarała i tak dalej, a on tą koszulkę rzucił jakiemuś ziomkowi z tyłu. No i zobaczcie na jej reakcję. Było to z jednej strony śmieszne, a z drugiej smutne, więc trochę jej współczuję. Myślę, że jak Saint-Maximin to zobaczy, to wyśle jej jakąś koszulkę, serio. Często tak jest, że po prostu wiecie, piłkarze nie robią tego specjalnie i wydaje mi się, że właśnie tutaj Francuz po prostu nie zwraca uwagi na tą dziewczynkę i był skupiony na tamtym gościu, któremu chce dać. Ale no wyszła z tego śmieszna sytuacja i chciałem wam to pokazać. Lecąc dalej, warto wspomnieć, że Kamil Juźwiak zaliczył swoją pierwszą asystę w MLS, czyli w amerykańskiej lidze, bardzo się z tego cieszymy. Wcześniej Juźwiak miał tylko jedną asystę, ale była ona w pucharze, w lidze jeszcze nigdy jej nie miał. Po 3 minutach, gdy wszedł na boisko, w 66 minucie od razu dośrodkował i Orin Gaines no po prostu doprowadził do remisu na 1-1 w meczu właśnie Charlotte FC kontra Orlando. Co prawda Charlotte przegrało 1-2, ale Juźwiak zaliczył całkiem dobry mecz. A właśnie, w tych newsach nie mogło jeszcze zabraknąć tego, co powiedział Xavi po meczu Barcelony, gdzie Lewandowski strzelił 2 gole i miał niby asystę, no bo wiadomo, nie do końca, bo tą asystę zaliczyli, moim zdaniem była to asysta, ale dobra, już mniejsza o to. Xavi mega wtedy komplementował Lewego, powiedział m.in. coś takiego. Wzór i lider, spektakularny piłkarz. No po prostu Xavi zakochał się w grze Roberta, bardzo dobrze i mega nas to cieszy, więc na pewno będzie na niego ciągle stawiał i Lewy nie musi się o to bać, że nie będzie miał pierwszego składu w Barcelonie, zresztą sam już pokazuje swoją grą, że jest na mega dobrym poziomie. Dajcie znać, jak sądzicie, ile Lewandowski strzeli goli w tym sezonie La Ligi. I na koniec jeszcze bardzo ciekawy news z naszej polskiej ekstraklasy, mianowicie Górnik Zabrze może zostać kupiony przez nowego właściciela i zgadnijcie, kto nim może być. Chodzi tu o Łukasza Podolskiego. Sam powiedział, że chciałby kupić Górnik Zabrze. Oczywiście nie jest to jeszcze pewne, nie jest to potwierdzone, to jest tylko takie tutaj wstępne mówienie, ale sam Łukasz wspomniał, że ten klub ma największy potencjał w ekstraklasie i że będzie chciał w niego inwestować. Zobaczymy. Wszyscy wiemy, że jest on po prostu bardzo związany z tym klubem. No i może coś z tego wyjdzie. Jestem ciekawy, jakby właśnie ten klub wyglądał, gdyby Łukasz go kupił. A ja będę się już z wami żegnał, mam nadzieję, że taki szybki odcinek newsów wam się podobał, jeśli chcecie ich więcej, to pamiętajcie, łapka w górę i subik na moim kanale, no i do zobaczenia wszystkim, trzymajcie się, hej!